Narzędzie do wyszukiwania miejscowości i obiektów geograficznych jest uruchamiane przy starcie aplikacji. Widoczne jest w każdym ze zdefiniowanych poziomów widoczności. Jeżeli w trakcie pracy narzędzie zostanie zamknięte, można je ponownie uruchomić z menu wyszukiwania. Okno wyszukiwania można przenieść w dowolną część ekranu. Ma to znaczenie, gdy chcemy mieć jednocześnie zmaksymalizowane kilka narzędzi w aplikacji. Jeżeli w trakcie pracy zajdzie potrzeba, aby uporządkować narzędzia w prawej części okna, wystarczy chwycić narzędzie i przesunąć je w prawą część ekranu. Podświetlona zostanie przestrzeń do kowania narzędzi. W momencie, gdy pojawi się podświetlenie, można puścić trzymany klawisz myszy. Narzędzie automatycznie zostanie umieszczone na samej górze tej części ekranu. W celu wyszukania obiektu należy w pole tekstowe wpisać nazwę obiektu. W czasie wprowadzania nazwy generowana jest lista podpowiedzi. Zatwierdzenie wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich obiektów, które w nazwie posiadają wpisane przez użytkownika słowo lub wyrażenie. Dodatkowym ułatwieniem jest brak konieczności stosowania polskich znaków oraz dużych liter. Przesuwając kursor myszy po obiektach na liście, podświetlona zostaje ich lokalizacja na mapie, pod warunkiem, że znajdują się w aktualnie wyświetlanym zasięgu mapy. Lista wyników sortowana jest według stopnia dopasowania wpisanej frazy do obiektów znajdujących się w bazie. Warto zwrócić uwagę, że oprócz podanej nazwy obiektu, na dalszym miejscu wyszukane zostały obiekty, które w swojej nazwie zawierają wyszukiwaną frazę. Wyniki wyszukiwania obiektów geograficznych można zawęzić, podając kryterium położenia, to znaczy wpisując po nazwie obiektu jednostkę podziału terytorialnego Polski, w jakiej obiekt jest położony, np. nazwa gminy lub powiatu. Obiekty znajdujące się na liście opatrzone są komentarzem oraz ikoną, która pozwala nam wizualnie odróżnić miejscowości, jednostki podziału terytorialnego, obiekty geograficzne oraz rzeki i jeziora. Aby przybliżyć się do wyszukanego obiektu na mapie, należy kliknąć na jego nazwę na liście. Mapa zostanie automatycznie przybliżona i wycentrowana na wskazany obiekt. Dodatkowo wyświetlona zostanie krótka informacja o obiekcie z możliwością wyświetlenia pozostałych atrybutów opisowych. Każdorazowo na liście wyszukiwania znajdować się może maksymalnie 50 wyników. Jeżeli wyszukanych zostało więcej niż 50 obiektów, u dołu listy znajduje się przycisk do wyświetlenia większej liczby obiektów. Lista wyników wyszukiwania jest automatycznie zawężana do aktualnego zasięgu mapy, jeżeli wybrana jest skala 1 do 250 tysięcy lub większa. W takim przypadku na liście wyników wypisane zostaną wyłącznie obiekty znajdujące się w aktualnym zasięgu. Jeżeli obiekt, którego szukamy, nie znajduje się w zasięgu mapy, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie. Wówczas do listy wyników dodane zostaną obiekty spoza aktualnego zasięgu mapy. Nowością w sposobie wyświetlania zaznaczonych obiektów jest podświetlanie poligonów, obiektów powierzchniowych, takich jak jednostki podziału terytorialnego Polski. Podświetlanie przebiegu rzek.